Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne, dziewiąte zadanie od Maćka w ramach darmowych korepetycji, czyli ty mi wysyłaj zadania, ja ci rozwiązuję i rozwiązania wrzucam na YouTube'a. Mamy taką całkę, mamy policzyć całkę nieoznaczoną, a później sprawdzić wynik, różniczkując nasz wynik, czyli po prostu liczyć pochodną. Czyli najpierw policzymy sobie całkę, a później policzymy sobie pochodną z tego. Niestety nie wiem, jaki tu jest zapis tak naprawdę. Czy chodzi o funkcję 2 razy e do x razy w potędze x kwadrat minus 8. Tylko to ładnie zapisać. I po dx. Bo jeżeli chodzi o policzenie takiej całki, to mówię od razu, to nie jest prosta całka, ona jest dość mocno skomplikowana. I nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Natomiast najprawdopodobniej to, co mi się wydaje, to nie jest taka całka do policzenia, a mianowicie trzeba policzyć całkę z dwójkę przepiszę, e do x przepiszę, a to x kwadrat minus 8 jest po prostu tu, nie w potędze, tylko poza. Jeżeli by się okazało, Maciek, że jest tak, jak było wcześniej, czy tu jest w potęgach, to napisz mi to w komentarzu, ok? Tą dwójkę oczywiście możemy sobie śmiało wyciągnąć przed całkę, więc ja ją tutaj od razu skasuję i tutaj dwójkę wyciągam przed, bo każdą stałą można oczywiście wyciągnąć przed całkę. I teraz tą całkę, co my tu mamy, to jest całka na całkowanie dwa razy przez część, ok? Czyli mamy tak. Równa się krecha. Tu jest wzór na całkowanie przez części, czyli całka z f od x razy g prim od x po dx równa się f od x razy g od x minus całka z f prim od x razy g od x. Czyli jedna z moich funkcji to będzie f od x, no i ponieważ pochodna zmniejsza potęgę o 1, to to będzie na pewno moje f. I to będzie równo oczywiście x kwadrat minus 8. Od razu sobie policzymy f'. To jest oczywiście 2x, bo z x kwadrat jest 2x, a z ósemki jest, czyli z jakiejkolwiek stałej jest 0. Natomiast naszą funkcją g' od x to jest e do x, czyli jeżeli g równa się e do x, tak, g', no to oczywiście całka z e do x, czyli nasze g, to będzie również e do x. Ok? Dobra. Czyli z tej naszej całki otrzymujemy dwójeczka z przodu, nawias kwadratowy, ok? I teraz mamy f razy g, czyli nasza funkcja f to jest x kwadrat minus 8 razy nasza funkcja g, czyli e do x minus, teraz mamy tak, całka. I w całce mamy f' od x, czyli 2x. Dwójkę wyciągnę przed całkę. X-a zostawię w środku. I g od x to jest oczywiście e do x. I to wszystko po dx. OK? I tu zamykamy nasz ten nawias kwadratowy, bo ta dwójka była oczywiście z przodu przed całką. I teraz zrobimy tak. Tutaj z tego będziemy mieli tak, 2 razy x kwadrat to jest oczywiście 2x kwadrat, 2 razy minus 8 to jest minus 16, to ma być w nawiasie i jeszcze razy e do x, minus 2 razy 2 to jest 4 i teraz będziemy liczyć sobie tą całkę. Znowu, naszą funkcją f będzie równe x, czyli f' równa się 1. Natomiast naszą funkcją g' znowu jest e do x, czyli nasze g również jest e do x. OK? I znowu, korzystając z naszego wzoru na całkowanie przez części, mamy tak. F razy g, czyli będzie x razy e do x. OK? Minus całka. No i tu otrzymujemy 1 razy e do x,
Czyli po prostu e do x po dx, ale całka z e do x to jest e do x. I na końcu oczywiście możemy już dopisać sobie nasze c. I teraz tak, co my tu teraz dalej zrobimy z tą naszą całką? Zrobimy tak. Ponieważ tu jest e do x, tu jest e do x i tu jest e do x, to ja z tego całego mogę sobie to e do x wyciągnąć przed nawias, ok? W nawiasie otrzymujemy 2x kwadrat minus 16 minus 4 razy x to jest minus 4x i minus 4 razy minus to będzie plus 4. Plus 4. Ok, no i na końcu oczywiście jeszcze to nasze plus c. Jeszcze tylko sprawdzę, to było stąd, to było z tego. Tu było 4, więc jest minus 4 e do x, ok. I tu było, to wyciągnęliśmy, stało minus 1 razy minus, dobrze. To jest policzona nasza całka. Czyli ja sobie teraz zrobię tak. To jest nasz wynik. To teraz trzeba to sprawdzić oczywiście. Licząc pochodną z tego, tak? A jeszcze to może skasujmy, czekajcie. Ok. A, to jeszcze można było ładniej napisać. A, nie zauważyłem. Dobra. To jeszcze raz e do x będzie 2x kwadrat minus 4x. No i minus 16 plus 4 to jest minus 12. No i oczywiście plus c. I teraz tak, bo tu mogliśmy zredukować minus 16 plus 4. No i teraz z tego wszystkiego oczywiście nawias prim. Pochodna tutaj z tego plus c to będzie oczywiście pochodna ze stałej, więc to c nam praktycznie zniknie. A tutaj z tego to mamy pochodną iloczynu dwóch funkcji, czyli pochodna z f razy g to jest pochodna f prim razy g plus f razy g prim. Czyli mam tak, pochodną pierwszego, czyli pochodna z e do x to jest oczywiście e do x razy ta druga funkcja, czyli 2x kwadrat minus 4x minus 12 plus e do x przepisujemy, a w nawiasie nam zostanie pochodna z tego 2x kwadrat minus 4x minus 12. Pochodna z 2x kwadrat to jest 4x, pochodna z minus 4 to jest minus 4 i tu zostaje pochodna z 12 to jest oczywiście 0. I teraz znów. No i oczywiście pochodna z c, czyli ze stałej to jest 0. Tu jest e do x, tu jest e do x, a więc e do x wyciągam przed nawias, a w nawiasie mi zostanie tak. 2x kwadrat minus 4x plus 4x się skasuje, a minus 12 minus 4 to jest minus 16. I jeszcze, żeby zostało to tak, jak tutaj jest zapisane, dwójkę wyciągam przed, e do x zostanie. Jeżeli wyciągłem dwójkę, to zostanie x kwadrat. I z szesnastki, jeżeli wyciągłem dwójkę, to zostanie ósemka. I doszliśmy do tego, co mieliśmy na samym początku. I tyle, tak? Czyli powiedzieliśmy sobie całkę, później sprawdziliśmy, że faktycznie nasz wynik, jak żeśmy policzyli pochodną, to wyszło to, co mieliśmy na początku pod całką. I tyle. Jeżeli masz pytania, śmiało w komentarzach, a ja póki co zmykam do kolejnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.com.